Problem nazywa się 5 milionów złotych, który musimy ten problem uzupełnić finansowo, bo luka budżetowa nie pozwoliłaby nam dograć do końca sezonu. Dziś jest ten dzień, że wszystko wskazuje na to, że spokojnie dogramy do końca sezonu. Dziś mogę powiedzieć, że projekt pod tytułem Ratujemy Stal Mielec ziścił się. Witamy na pokładzie inwestora strategicznego, witamy na pokładzie inwestora mniejszościowego i witamy na pokładzie 4 podmioty z biznesu lokalnego, które dadzą nam oddech finansowy, bo użyczą nam swoich środków finansowych na długoterminowy czas i na bardzo preferencyjnych warunkach. Nie jest to moment szczególny, niezwykle wzruszający i nie ukrywam, że taki moment, który daje bardzo dużo siły na przyszłość, bo siedzą przed Wami ludzie, którzy poświęcili swoje naprawdę niemałe pieniądze. Tutaj szczególnie ukłony wobec Krzysztofa i Piotra z firmy Nervigo, ale też pozostałych, którzy poświęcili swoje pieniądze po to, żeby ratować Stal Mielec. Ja się nie boję powiedzieć tego słowa ratować, dlatego że my ostatnie miesiące mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo trudne, bardzo emocjonujące. Na stole były różne scenariusze, łącznie z takim, że dzisiaj być może byśmy tutaj siedzieli i mówili o czarnych scenariuszach, które były bardzo realne. Dzisiaj straciliśmy szansę na zdobycie punktów. Zdajemy sobie sprawę, że pewnego poziomu nie przeskoczymy, natomiast myślenia nie da się nauczyć i tutaj myślę, że dzisiaj głównie myślenie i odpowiedzialność, a na końcu konsekwencja w działaniu była na naszym niskim poziomie i dlatego przegraliśmy spotkanie tak naprawdę, które sztuką było przegrać. Przy znacznie lepszych humorach kończy mecz ze Stalą Mielec. Ekipa z Mielca będzie wracała na Podkarpacie ze smutkiem. Z rozczarowaniem. Słuchajcie mecz, jak myślisz, co zadecydowało, że dzisiaj nie zdołaliście wywieźć 3 punktów Gdańska? Moim zdaniem na pewno to, co jest naszą bolączką od początku sezonu, czyli to, że nie potrafimy wykorzystywać naszej przewagi. Nawet gdy dwóch zawodników jest po przeciwnej stronie mniej na boisku. Ja nie ukrywam, że przygotowywaliśmy się pod Was głównie patrząc na Waszą kontrę. W każdych meczach rzucacie bardzo dużo bramek z kontry. Dzisiaj chyba tego troszkę zabrakło, co? Tak, na pewno to czuliśmy, że gdańszczanie byli bardzo dobrze przygotowani. No nie było w ogóle mowy o tym, żeby doprowadzić do kontrataku po straconej bramce. Przyjęta przez Katarzynę Brydę. Sandra Strzygieł zablokowana. Jeszcze jedna piłka do Sandry, ale nie miała z czego uderzyć. Musiała oddać za darmo. Wystawa do Wiktorii Szumery. Obity blok i po tym bloku obitym piłka poza boiskiem. Proszę zobaczyć, jak cieszy się zespół z Częstochowy, skazywany na porażkę tutaj w Mielcu.